Cześć, witamy na kanale Dobra Rzuca i kontynuujemy naszą historię z Zewem, który... Ja jestem Michał i prowadzę tą farsę, a to są moi gracze, którzy uczestniczą. Jaka farsa? O co? To, że poprzedni odcinek... Mogę powiedzieć tragikomedia, ale nie wiem, czy pasowało. Jest to, mi bardzo przykro. To, że poprzedni odcinek cały przesiedliśmy w tym, to... W kiciu. To jest taki odcinek, wiecie, recap, nie? To był recap epizod, do tak. Tego jeszcze filler, ale fajnie. I fanserwis był. I teraz mamy cały Boston. Do odwiedzenia. Idziemy do Kewca. Nie, pierw robimy gnoma. Robimy gnoma. I tak nazwijmy ten odcinek. Ja to powiedziałem. Nazwał nas farsą. Nazwał tą sytuację farsą. Sytuację. Zapraszamy na kolejny odcinek. Opuściliście komisariat z pewnym planem. Trochę gnom, trochę Morningstar, który plan? Wiecie. Nie mój, pragnę to zaznaczyć. Nie masz pojęcia, jak się wplątałaś, to że chodzisz w taką grupę dziwnych ludzi. Wow, nie wiesz, czy ich odeskortować do twojego miejsca pracy, czy faktycznie przyłączyć się do nich. Jedna z nas. No nie zachęcasz, typie. To ten, wiesz co, wszedł we mnie taki atmosfera gangu z więzienia. Aha. Co robicie? Pasiasty amor. On tak co? Ma. No tak ma. Zapisuje tytuły książek. Pasiasty amor. O miłości dwóch więźniów. To będzie takie kontrowersyjne. Już nie mogę się doczekać tytułu książki o gnomie. Nie zrobię książki o gnomie, bo nie chcę pisać o tym, jak was zeżre. Nie zeżrę. To ciebie zajmujemy zakłady? Tak, ciebie zeżrę. Przepraszam, że państwo naprawdę rozważacie. Okej. Odbycie jakiegoś starożytnego rytuału. Ale droga Anno, ja nie powiem, kto przyłożył rękę i pozwolił pewnej osobie zniknąć z celi. To była poznawcza ciekawość, poza tym nikomu nie stała się krzywda. Tutaj możecie zobaczyć. Jak to się nie stała krzywda, a dzień później jest zamordowana pół baru, wycięto w pień. Prawdopodobnie nie ona. Aha, a nie wiemy tego. A co jeżeli gnomy gryzą po łydkach? To ugryzie cię w łydkę i w czym problem? Odstrzelisz go. Dobra, okej, okay, jakby... Nie odstrzelisz mojego gnoma. Ja się planuję go odstrzelić. Ja się odcinam od tego, ale chętnie popatrzę. Ciebie szopy gryzą. To były szczury i miały imiona, mówiły i... I miały ryje. Miał ryje. Okej, nie mam problemu z przywołaniem gnoma, jeżeli po przywołaniu gnoma przyznacie, że nie oszalałem, tylko widziałem to naprawdę. Co to ma wspólnego? Spoko. Jeżeli ożyje gnom, to moja historia musi być prawdziwa. Niezwykle przydatne stworzenie do różnych prac wymagających dyskrecji czy pilnowania do pomostu. Dokładnie. Jak go namówisz do pracy. No normalnie. No przywołujmy, chodźmy, tu jest taka piękna zasrana uliczka. Zasrana? Tak, jest piękna uliczka. Nie, pójdziemy go na polanie. Gdzie ty masz w Bostonie, a w parku? Okej, może być w ciemnej uliczce, to gnom. Nie, musi być światło księżyca. Myślę, że nie popieram tego, żebyśmy byli tak blisko komisariatu. Przecież trzy uliczki dalej. Tak. Boże, a nie możemy go przywołać w Morningstarze? I tak już jest tam syf. Musi być światło księżyca. A, god damn it. Dobra. No to chwila zajmie, tam parę razy i pojmę. Prowadź. Zrobimy to koło Morningstara. No dobra, pośpiewasz trochę. Ja pośpiewam. Randall?
Idziemy w stronę Morningstar. Instrukcja zakłada, że tylko ta osoba, która go przyzywa i chce mieć go na służbę, musi inkantować. Okej, podejdźmy bliżej Morningstara. Mam przygotować pistolet? Nie! Ej, dobra. Wziąłeś swój karabin? Tak, właśnie, chciałbym iść po swój karabin. Czyli musicie zajść do domu Randala. No nie, Conveniently mieszka koło Morningstara? A czy nie wzywamy powozu przypadkiem? Czy będziecie wszędzie chodzić? Powozu? O tej porze? Wiesz co, to jest duże miasto. Lubię się przechadzać. To tak, są taksówki. To jak skończymy z gnomem, to pójdziemy. Możemy się tak umówić? Czyli najpierw Morningstar. Najpierw Morningstar. Okay. Gno? A tak. Tak. Udaliście się tam. Teczkę, parasolkę, która sobie stuka. O, to tutaj. O, to tu. Gafarząc na temat pogody i aktualnych trendów w sporcie i muzyce, dotarliście do Morningstara. Zejście do baru jest zamknięte, na drzwiach wisi kłódka i jest przewieziona jakąś szarfą z napisem Policja, miejsce zbrodni. Wejdźmy od tyłu. Nie, no po prostu zahaczam parasolką o to i ściągam tę taśmę. Ale tam jest kłódka. Ordynarnie ściągnęła taśmę, teraz kłódka. Teraz to nas naprawdę wsadą. No tam... Ma ktoś zręczne palce? Czy jest pod... Czy pod wycieraczką jest klucz do kłódki? Wow. Rzuć sobie za szczęście. Ja nie muszę rzucić. Rzuć za szczęście. No ile masz szczęścia? 48. No to dużo. Rzuciłem 88. Ciekawe, jak inteligentny policjant musiałby zamknąć miejsce zbrodni i schować klucz pod wycieraczką. Nie wierzę w ich kompetencje, więc jakby to miałoby sens. Nie ma pod wycieraczką klucza, jak coś. Okay. Dobra, jakieś okna? Nie, bar jest w piwnicy. Macie tylko wejście. Zręczne palce, ktoś, coś? Tak, ja patrzę. No absolutnie nie, nie param się takim... Można przejść budynek obok, od tyłu zobaczyć, że gdzieś muszą wprowadzać jakby rzeczy. To był Max. Okej, Randall poszedł sprawdzić od tyłu. Dobra, daj znać, czy coś będzie. Jasne, szuka miejsca, żeby gnoma wskrzesić. Dobra, okej, ja zakładam sobie kastet, mój mosiężny kastet po tatuniu. Okej. I... Ja poszłam za Randallem. Pieprzę tą kłódkę od góry. Rzuć sobie za siłę i to będzie ekstremalne. O nie, a jak złamiesz rękę? No Boże. To... Tak, niech rzuci to. Nie forsuję tego, więc o co ci chodzi? Jak coś, okay. To gnom będzie miał zabawkę. Nie, bo jak sobie forsuję, to złamie rękę. Ile jest? No, 61 rzuciłem. Ale to jest za siłę? Nie wiesz, jaki on... Za siłę. Za S. Dame. Nie wiesz, jaki on miał plan, ale po prostu założył kastet i walnął w kłódkę, po czym z dziwnym wyrazem twarzy, że o, chyba coś nie wyszło. Wiecie co, ja mam pomysł. No. To wymaga dyskrecji, nie? Przywołajmy gnoma i każmy mu otworzyć. Okej, okay, zgadzam się. Jakby w końcu jest powód. No to wy się zgadzacie ze sobą. A my poszliśmy sobie... I pytam panie Randalu, czy słyszał pan ten dziwny dźwięk? Stawiam, że pewnie nasz naukowiec, pisarz coś kombinuje i przegryza kłódkę. No cóż. Co z nie ma ślusarstwa? Dotarliście do tyłu wejścia. Tak. Jest tam znacznie szersze wejście, takie jakby pod dostawy przygotowane. Dobra. I tam jest również założona kłódka i szarfa z informacją. Są jacyś ludzie dookoła, czy pusto? Jakby niespecjalnie ktoś tam chodzi, nie? A te drzwi są jakieś takie... No to przywołuj. Okay. Konkretne, będziesz solidne. Są drewniane. Okej. Okay. No. Masz wrażenie, że jakbyś czysto dobrze przywalił zawiasy, to mogłyby puścić. A mogę spróbować z tymi zawiasami? Czy chcesz poczekać na... A czy Randerman są karabiny? Nie. Aha. Mam toporek. Gdybyśmy tylko mieli coś takiego jak krótkofalówki, ale to nie te czasy. Spróbuję podważyć siekierą. Masz siekierę? Możesz zawsze walnąć w kłódkę, nie? O właśnie. Dobry pomysł, dziękuję. Na co? Rzuć sobie za siłę. Za siłę. O, 45. Weszło? Tak. Wy usłyszeliście łup z drugiej strony budynku. Kulka spadła na ziemię. Otwarte. Zapraszam. Przywołuj tego gnoma. No to ja ściągam końcówką parasolki. Tak. Tam wszystkie... I tak krzyczę. No to... No, chyba nie zdążysz. I uchylam. Czy tam z tyłu jest jakby taki plac? No, można by tak to nazwać, no. To wracamy po nich, to wracamy po was. Okej, okay. Ja tak to przygotowywałem już rytuał, a ja tak patrzę. O, jak zamknięte? Chodźcie, z tyłu, z wejścia. A, okej. Okay. A możemy przywołać tego gnoma za wejściem, jak już tak bardzo chcieliście, bo czuję, że entuzjazm spadł.
sensie myślę, że może nam się przydać. Tylko no, nie wiem, dawaj. Co trzeba będzie zrobić, żeby go wykorzystać, no, ale... To się dowiemy, jak go przywołasz. No to rozkładam się i inkantuję. A my siedzimy w drzwiach. Dobrze, czyli rysujesz symbol, rzuć sobie za inteligencję. Ja wyciągnęłam notes i notuję wszystko. Okej. Okay. Ja rozglądam się, czy przez przypadek nie mam jakichś dodatkowych oczu. Okay, weszło super. Nikt specjalnie się nie przygląda. 39. Okej. Okay. Udało ci się wyrysować te symbole zgodnie z instrukcjami z listu. Stawiasz krasnala na środku. Jak go nazwiesz? Zobaczymy, niech się najpierw przemieni. Nie, już Maksymilian! Nie, no nie będę taka. Jasne. Zaczynasz inkantować. Powiedziałeś, że ma imię. Raz, drugi, trzeci. Rzuć sobie test mocy. O Jezu, a jak to jest? Za co? To jest to samo, tylko na górze. Moc jest u góry. A, i o, też kasetką się rzuca. Oj, nie weszło. Nie? Forsuj! Forsuj. Forsuj! No to i tak jest duży wynik. Co? A jak wejdzie... Jak nie wejdzie dalej, to co? To sobie ile, nie masz, nie, teraz rzuciła mega dużo. Mega, mega dużo. A ile masz? Ile nowy pomocnik będzie dużo mniej skłonny, żeby ci pomagać. Okej, okay, no dobra, no to przeforsuję, ale... A możemy to później zrobić jeszcze? Możecie. A. Stracisz jakąś godzinę. To później zrób, daj sobie spokój. Czyli nie działa. Czyli bubel ci sprzedał. To nie tak, po prostu się przejęzyczyłam. No coś nie tak poszło. Niech ci będzie. Chcecie próbować jeszcze raz, czy...? Nie mam co, może wejdźmy już wtedy przyglądzimy. Jak się nie udało, zapiszę nas za spółem, jak będzie może mniej miejsce zbrodni. Okej, okay, tylko żeby jeszcze był księżyc. Mamy całą noc. Jest wrzesień, tak? Co, jak jest miesiąc? Wrzesień. Jest wrzesień, więc spokojnie. No dobra, to jeszcze troszkę. Poza tym, jutro zawsze jest noc. No ale chciałabym to już dzisiaj zamknąć. No sam... dobra, idźmy z tym. Wasz transporter dla gnoma? Zwijam świeczki, trudno. Świeczek nie trzeba było. No, to jest na smalatarkę. Zamazuję kształt. Wojskową. Okej, okay? Jasne. A mam lampę naftową. Co, wchodzimy? Mhm. Tak, jestem gotów. Mam kastet, mam lampę naftową. Czego latarkę? Tak, mamy gnoma. No właśnie nie. Mamy gnoma. Krasnala ogrodowego. Krasnala ogrodowego jeszcze. Pod pachą. Kierując się latarką i lampą naftową, no, weszliście do środka. Mhm. Trafiliście przez mały magazyn, na którym są już tylko i wyłącznie puste półki. God damn it. Do kuchni, w której rozmawialiście wcześniej z Ethel. Mhm. Bardzo szybko znaleźliście posłanie, na którym spała Kamila. Jest złożone tak, jakby je ktoś faktycznie rzetelnie z rana pościelił. Nie ma tam żadnych jej rzeczy. Okej. Okay. Czy... Co to jest za miejsce? Dlaczego tutaj jest posłanie? Bo tutaj mieszkała właśnie Kamila, bo się bała wrócić do domu. Ta, która się zaszywała. Ta piosenkarka, ta z Salem. A Ethel jej udostępniła to miejsce. Ethel to? Ethel to ta, co leży tam prawdopodobnie martwa. A kucharka czy... Kucharka. A oni tam, są tam jeszcze ciała, czy nie? Czy są zabrane? Jeszcze nie doszliście do miejsca, gdzie mogły być. A okej, okay, racja, faktycznie. Dobra, a jakieś... szukam symboli, może czegoś dziwnego? Nie, nic dziwnego. W kuchni i w magazynie nie znajdujecie. Czy są tam jakieś książki? Nie, książek w kuchni nie ma. O, a kucharska? Kucharska? Nie ma. O. Chyba to wychodzimy na salę. Czy w rzeczach Sydney'a są jakieś książki? Czyli przeszukujesz? Tak. Dobra, rzuć sobie za przeszukiwanie. Przeszukiwanie? Ej, w sumie mogę rzucić... Albo spostrzegawczość. Ethel ma tam też rzeczy? Nie znalazłam. Jest szafka Ethel? Jakieś jej osobiste rzeczy znalazłeś. Mogę przeszukać je? Możesz. Na co rzucam? Na przeszukiwanie, nie ma takiej czegoś. Na spostrzegawczość? Spostrzegawczość, no. 57 na 60. Jakieś takie osobiste rzeczy, nie wiem, grzeby, lusterko, jakieś ciuchy na przebranie. Mhm. Nic, co... Czy miała jakieś książki? Czy miała jakieś książki? Jest mała książka. Jest mała, jaka? Rzucę za szczęście. 87. Nie trafiłeś? Nie. Tak o 40. Jest to książka twojego największego pisarskiego rywala. Nie ma książek, zamykam szafkę. Na pewno są. Na pewno nie ma. Popycham Filipa.
Mam rzucać za siłę? Nie, masz dużo więcej. Jakby... Odepchnęła cię. Maria! Daj mi tę książkę. Tam nie było żadnej książki. Daj mi tę książkę. Nie wzięłem tej książki. Ta książka. Masz i wyciągam jedną ze swoich. Nie. Panie Randalu. Też wezmę. Czy nie tak zawsze? Nie, to jest coś dziwnego. Podpisany egzemplarz jest coś. Literatura to największa przyjemność odczytanego umysłu. I jest to książka Stevena Hursta pod tytułem Płonąca winnica. Płonąca winnica. Czyli tak oddałem tego. Brzmi znajomo tytuł, co nie? To jest coś nowego, dosłownie coś nowego z nimi. Stevena jakiego? Hursta. Hursta. Nie Kinga. Nie. Książki. Płonąca winnica? Czemu mi się to kojarzy? Nie wiem. Bo jedna z twoich książek to Winnice Namienności. O, to kutas! Jest wydana 2 miesiące po mojej. Co to tak, język? Dokładnie. I ty będziesz to czytać? To... Porównam. Będę czytała 2 naraz. To masz. Jedną lewym okiem, drugą prawą. Pamiętaj, że jeszcze dwoma mamy dzisiaj do ogarnięcia, a teraz zaczniesz czytać, to może być słabo. I w rzeczach Sydneya znajdujesz jakieś notatki, zapiski. Najprawdopodobniej on próbował odtworzyć to, co wy zgromadziliście u Kamili. Co się zadziało z nią, z jej chłopakiem, kiedy to było wydarzenie. Widać, że musiał się zajmować tą sprawą, próbować też dojść. A jednak. Czyli mówię, że no dobra. Sala, no. Główna barowa, jest posprzątana. Krzesła i stoły są ułożone w jednym rogu. Środek sali widać, że nosi jakąś ciemną plamę. Mhm. Natomiast nie ma już żadnych ciał. Nie ma niczego, co nam pozostało. Ciemną plamę. Czy to jest lustra? Okrągła plama? Nie, bardziej tak jakby się coś rozlało. Czy są lustra? Nie, absolutnie nie widać żadnych lustr. Cholera. Świeczki? Jakieś steryna na podłodze? Albo... Zróbcie sobie spostrzegawcze, jeżeli chcesz tak dokładniej przestrzukać. Ja też się przygotam. Chodzę i czekam wszystko końców komparatorów. Rzuciłam 4. Dobrze. Czekaj, bo ja też rzuciłem nieźle. Ja rzuciłem 7. Na 12, na krytycznego. Czyli niczym psy gończe padliście na podłogę, przeglądając się, czy nie ma tam żadnych śladów. Rytuał. To trzeba rzucić mniej niż, prawda? Mniej niż. 39, to nie poszło. Okej. Okay. Ja nie wiem, na co patrzeć, grzebię po prostu, tam przyglądam się, ale... A my? Ta plama najprawdopodobniej pasuje wam do ogromnej plamy krwi. Mm. Natomiast dookoła niej, nie licząc bruzd po jakichś przesuwaniach, krzeseł, stołów, takiej codzienności po prostu, które mogło podrapać parkiet, nie znajdujecie nic. Znanych śladów wosku, kredy, symboli, niczego innego. Znajdujecie tylko kilka dziur, które najprawdopodobniej, ze swojego doświadczenia militarnego, wiesz, że to mogły być dziury po kulach, ale ktoś je stamtąd wydłubał. Czy takie same były dziury po kulach, tam gdzie tego chłopaka zabili, nie? Tak. Okay, tam były jeszcze spociska. To jest ludzka krew. Tego nie wiecie, ale możecie domniemać... A rzuciłam tak świetnie za spostrzegawczość. Ja też. Nie masz jak, ona jest zakrzepnięta. Czy... Dobra, mam pomysł. Przeszukajmy może to miejsce i tym razem faktycznie przywołujemy załatwę tą wiedźmę. Co tam? Potrzebujemy lustra. Czy są lustra w tym barze? Za samym barem takie są lustra, do których było przed jakby są stały flaszki z sokami. Nie? Mm-hmm. Więc jakbyście je zdemontowali, to mielibyście 2 lustra. Co zrobimy, jak ona przyjdzie? Zastrzelimy ją, Randal ją załatwi. Tak, wiedźmy zastrzelisz. No to tak jest napisane w tym... Problem w tym, że jedno z nas się musi zacząć zaszywać, więc... To kto ma największy próg bólu? Pewnie ja się będę musiał zacząć. To kto umie strzelać poza tobą? Potem osoba kolejna musi inkantować. Niekoniecznie. Ale oni próbowali w nią strzelać, tak? Potem masz... To jest tak, że da się zniszczyć jej. Podczas inkantacji igłą i nitką na swoim ciele szyj tak długo, aż w ręku pojawi się wiedźma. Gdy przemówi, zamilknij. Nie odzywaj się, milcz, nie wzdychaj. O, nie wzdychać może. Znaczy nie będę musiał być... Z twoich ust nie może zdobyć się żadny dźwięk. Ciszy plątuj nić ze swojego ciała, a wiedźma zostanie przegnana, więc nawet nie trzeba strzelać, tylko trzeba to wytrzeć z siebie. Nie daj się jej sprowokować. Można też zniszczyć jej fizyczną formę po przywołaniu. Czy jak się skończy przywołanie i ona już będzie, to może zrobić cik, cik, Problem w tym, że jak ja się zacznę zszywać, to nie mogę wydać żadnego dźwięku, więc to będzie dla mnie duże wyzwanie. Dlatego pytałem o próg bólu. Próg bólu to dużo rzeczy można
wyjdzie pranie. Możemy cię zakneblować. Może ci jabłko na przykład. Ulubione jedzenie. Chyba, że ty chcesz. Ja się popłaczę, jak tylko biję sobie igłę. Anno, czy masz jakieś niezwykłe zdolności? Strasznie dziwne wrażenie, siedząc w knajpie, w której dokonano morderstwa, oświetlanej tylko lampą i jedną latarką, i oni rozmawiają o zaszywaniu się i walczeniu z wiedźmami. Czy mogę rzucić na, nie wiem, szaleństwo? Chcesz rzucić na poczytalność. Mogę rzucić na poczytalność, dziękuję. Nie rób tego. Zwariujesz przez nas. Albo to pierwsza. 58 na 70. Okej, okay, luzik. Z gorszymi psycholami gadałaś. Tak. A myślisz, że jesteśmy psychiczni? Jak już powiedziałam raz, nie ma ludzi zdrowych, są niedobadani. Natomiast jeżeli chodzi o to, co tutaj się dzieje, mam wątpliwości, czy to jest dobry moment, żeby podejmować się jakiegoś starcia, czy kiedy kielich jest niezabezpieczony. Jest zabezpieczony w torbie. Nie mamy za wiele informacji na temat tego, co nas właściwie czeka. Bo szczerze mówiąc, z tej całej rozmowy nie wynika to, że jesteśmy w stanie pokonać i wiemy, jak to zrobić. Może można byłoby spróbować się troszeczkę narazić i najpierw porozmawiać z tą kolekcjonerką artefaktów. Czyli co, nie próbujemy Kamili, bo i tak nam nic nie powie, bo będzie powiedziała, że milczeć, więc od razu idziemy na tą ulicę? Myślę, że jest środek nocy, jednak sklepy są z reguły zamknięte, nawet takie, które zachowują pozory normalności. Myślisz, że okultystyczne sklepy otwierają się od 8 do 16? Myślę, że próbują zachować pozory normalności. No, jak daleko to jest to? Ale możemy spróbować gnoma jeszcze raz. Pół godziny na piechotę. No to jest nie daleko, więc no możemy jeżeli spróbować będą gnoma. Nam dwie wiedźmy, tak poradzimy się z dwoma. Rzucisz w nią gnomem. Dlatego raczej myślałam, że... Poza tym nie wiemy, co to za typ wiedźmy... którą wypuściła nasza droga pani doktor. Słuchajcie, może się dogadamy, może powiemy jej, ej, może podacie się wymiarowi sprawiedliwości, a oni powiedzą, tak, nie ma problemu, a my na to super, idziemy na kebaba? To nie jest możliwe, natomiast one nie wiedzą, że ja współpracuję z państwem i mam dość dobre porozumienie z tą Esther, która uciekła. Sądzę, że nikt nie wie, że współpracujemy. To nie jest tak, że rozdajmy ulotki. Więc tak naprawdę to ja się, jakby nie wiedząc o kielichach, ani absolutnie o niczym tutaj, mogę się wybrać na przykład poszukując zaginionej koleżanki. Może pod pozorem na przykład pragnienia przyłączenia się do nich. Okay. Bo zapraszamy. Czyjej koleżanki? Estelle. A tej? Mojej pacjentki. Chciał ci zaproponować, by cię wiedzą? Tak. Nieważne. Chodzi mi o to, że tak czy siak... Pomijasz przed nami kilka istotnych faktów. Najwidoczniej się zapsiałyście. O Boże, a co jak ona też jest zła? Czy jesteś wiedźmą? Wiem, jak to sprawić. Trzeba ją wrzucić do bali. Jak wypłynie, to jest wiedźmą, bo kaczki to czarownice. Co teraz tutaj mamy miejsce zbrodni, to możemy ją jeszcze poprawić. Przypominam wam, że macie taką jedną książkę właśnie o identyfikacji czarownic. Książkę! Mamy... Ja mam książkę o identyfikacji czarownic, tą z biblioteki? No. Nie, tą od tego z mieszkania tej chłopaka Kamili. A mam. Ja ją mam, czy który zas ją ma? Ja ją mam. Ja sobie siadam na krzesełku na bukarze i czekam, aż oni mnie zidentyfikują. Zidentyfikuj ją! Czytając książkę, więc chyba... Jest okej, okay, nie? Tak, ale generalnie Filip miał rację. Potrzeba bale, wody, dużo różnych nieprzyjemnych rzeczy, no które... Nie, to banialuki. Też mi się wydaje, ale to z wodą można tak, zrobić. Tak, to banialuki. I w tej samej książce macie informację o szwaczce. To fragment też. No dobra, czyli ty jesteś przeciwko temu, żeby wywoływać teraz tutaj tą wiedźmę szwaczkę. Jakie myślę, mamy że opcje? Mamy za mało danych. Okay. Myślę, że po prostu trzeba dowiedzieć się więcej na ten temat i jednocześnie absolutnie... Podałaś jakby... swoje imię? Komu? Tej wiedźmie. Oczywiście, jestem lekarzem, musiałam się przedstawić. To się nie rozdzielasz. No to mamy z dwóch źródeł informacje, że w Bostonie na Wellington Street są prawdopodobnie osoby, które zbierają kielichy i chcą odprawić jakiś rytuał. Tak. I będą polowały na nas, więc... Ale nie na mnie. O mój Boże, jesteś z nami, więc teraz jesteś częścią grupy. No tak, ale na razie one tego nie wiedzą. Doprowadziłeś? Okej, guys. Chodzi o to, że mogę zabrać więcej informacji. Możecie sobie teraz wzywać czarownicę, jak najbardziej, ale ja w tym chcesz momencie... Chcesz się od nas odłączyć? Właśnie chciałem... Popatrzę sobie, bo nie mam zamiaru walczyć z czymś, czego nie znam. Okay. Ja bym przywołała gnoma i wysłała go tam najpierw. Proszę. Dobrze, to może mogę coś zaproponować, bo no? Tak, nie rozdzielajmy się, chyba że chodzi o Randala. Bo ja powiem dlaczego, spokojnie, ponieważ ty musisz pójść po szczelbę, a my będziemy sobie tutaj przywoływać gnoma. Nie, masz ja nie godzinę. Zostawię Randala samego. Ale mnie Randalowi nic nie będzie, Randal się nigdy nie przedstawia tego. Pełnym imieniem, nazwiskiem. Ciebie napadły szczury podobno. Ale podobno mi nie wierzycie.
No to sobie zostańcie, no ja nie zostawię przyjaciela. Czy ktoś z was przegląda tą książkę? Którą tak. Wiedźmach? No. Znaczy ta ją kitwasi, więc... Znaczy nie mam gdzie... Ja nie jestem w stanie wyrwać obcej osobie... Znaczy, my to jest, wiesz, mamy tą książkę. Tak, no, no to mam. Pokażesz ją, czy akurat teraz mam na czytanko. No tak, ale myślałam, że gdzieś mam fragment. Mam. No, mamy fragment jakiś? Jak sobie, to jest cała książka, więc jak chcesz poszukać to... czegoś, co może wam... Ja jestem dobry w literaturze. Dokładnie. Jak coś, mogę ją przejrzeć, jak będzie przywołać. To przejrzyjcie, a ja w tym czasie skoczę po broń. To przywołujesz tego gnoma, czy nie? Tak. Okej, okay, to ty idziesz po broń? To idę po broń. No to... Ty zostajesz z nami? Na pewno? Tak, damy radę. Tak, bardziej, ale po prostu nie pisze się na żadnym. Jak będzie coś podejrzanego, wrócę. W środku nocy, po byciu aresztowaną. Strażniku tajemnic. Tak jest? Znowu się cieszy. Czekaj, to się znaczy się nie rozdzierać, dobra. Strażniku tajemnic, powiedz mi proszę, czy ktoś mi może pomagać w tym, co robię? W czytaniu książki? Na przykład? Nie za bardzo. Nie, dobra. No i w sumie... No. 90, jest za ciemno. Czy mogę ją zobaczyć? Proszę. Mam wrażenie, że jak na eksperta od literatury, na człowiek, który próbuje coś znaleźć w książce i trzyma do góry nogami, może nie być odpowiednim człowiekiem. Tymczasem Howard. Czy ja w tym momencie mogę rzucić? I teraz możesz? Może by ja to przeczytam, co? Czy korzystanie... na psychiatrię, czy na korzystanie z bibliotek? Korzystanie z bibliotek albo inteligencja bardziej. Czy Randall rusza do domu po karabin? Stwierdziłem, że poczekam na resztę. No nie bądź tchórzem, rozdziel się! Nie. No nie. Wiesz, jak się kończy rozdzielanie? Ja wiem. W każdym horrorze? 38. Weszło ci? Tak, weszło mi. No widzisz, kolejny kawałek, który może was trochę zainteresować. No i świetnie. Ja patrzę na obrazki. O, Filip. Czy próbujecie dalej przywołać gnoma? Tak. Tak. Czyli wychodzicie na zewnątrz. Tak. Znaczy, może najpierw przeczytaj, co tam jest i... Myślałem, że robimy to w tym samym czasie. Znaczy, jej chwilę zajmie czasu, więc pytanie, czy wy czekacie, nie. Robicie równolegle to samo. Równolegle. Znaczy, tak, nie. Idziemy. Dobra. Chciałabym, żebyś poszedł ze mną i z bronią, bo tobie ufam. Dobra, no to inkantuję. Jasne. Czyli wyrysowałeś znowu symbole. Tak. Czy nie każesz rzucać? Mogę jej pomóc? Okay. Ewentualnie. W rysowaniu? Nie, dobra, zastanawiam się, nie. Okej, okay. I teraz penis. I teraz na moc jeszcze raz. Inkantujesz? No. I rzuć na moc. 21. Ile masz mocy? 60. Czyli to jest 1/5? Nie jest 1/5. To jest mniej niż 30, które jest tym górnym. Tak, środkowe. Okej. Okay. Czyli połowa. Trochę czasu zajmuje ci to inkantowanie. Nie wiesz w którym momencie, ale z tego pociesznego krasnala, który wyglądał faktycznie jak rzeźba ogrodowa wykonana z gliny, czy z jakiejś innej ceramiki pomalowana, przekształcił się tak trochę, najpierw w takiego amorficznego gruta, można by powiedzieć, potem się sformował w takie półmetrowe stworzenie. Takiego, powiedziałabyś, pociesznego, niedużego grubaska, który jest cały pokryty czarnymi tatuażami. O, to jest mały, wredny. Ma na głowie taki kapturek, który generalnie tak się rozchyla, że ma je na oczy i tu mu opada trochę. Taki wredny. Oprócz tego kaptura nic nie ma. Oczy świecą mu na czerwono. Tak, jest goły dokładnie. Czy ty przywołałeś działę? Goły gnom i dwie mamy. Jedyne, co cię troszeczkę przeraża, to jak się uśmiecha, to zamiast normalnych zębów ma dosłownie takie zęby jak rekin. Rzućcie sobie test poczytalności. Ja zakładam, że ja na to patrzę, bo jak ta przegląda książkę, to ja sobie obserwuję, więc... O, weszło, na szczęście. 37. Weszło? Gdzie jest poczytalność? Tutaj. 16. Normalka dla mnie. 10. Normalka. Ja widziałem szczury. Weszło? Tak, ona 36, więc... Czy ja też podnoszę teraz wzrok na przykład? Nie, bo oni to robią na zewnątrz. Bo ja bym się dotyczył jakąś książkę, stronę, żebyśmy mogli zobaczyć? Jako, że nie mam co robić, to patrzę. Yeah. No, dobra, jak na porodowce są. Przemówił do ciebie takim skrzeczącym, piskliwym głosem, co chcesz pani? O, jak masz na imię? Nie mogę zdradzić swojego imienia. Mów mi sługo. Mogę mówić ci Błażej? Nie mogę odmówić. Nie może odmówić. Dobra, Błażej. Witaj, będziemy teraz współpracować. Zgodzisz się na takie warunki?
Super. Będę o ciebie dbać i się dobrze traktować, jeżeli ty będziesz wykonywał polecenia. Dobrze. Okej. Okay. Spróbujmy od czegoś prostego. Jakie masz zdolności? A jakie są potrzebne? Zręczne palce? A co mam ukraść? Nie ukraść, ale byłbyś w stanie otworzyć kłódkę od tych drzwi? Mogę ją zjeść. Po prostu? Mógłbyś spróbować ją otworzyć jednak? Mogę ją zjeść. Czekaj, ale chcę to znaczy, zobaczyć. Otworzyć. Mamy pustą kłódkę, możemy sprawdzić, jak bardzo śmiesznie to wygląda. Nie, chcę po prostu, żeby otworzył drzwi. Te drzwi od frontowe. Frontu, tak. Dobra, biegnę. To znaczy, że jak ja sobie tam czytam przy barze, to przebiega goły gnom? Nie. Nie, no to się przy barze, on biegnie dookoła, żeby otworzyć zamek z drugiej strony, bo przecież potrzebujemy wyjścia drugiego. No dobra. Zauważcie, że on nie biegnie tak wprost, on wbiegł w pierwsze miejsce, w którym jest dosyć dużo cienia i jakby zniknął. Petarda. Słyszycie jakieś odgłosy? Jakieś walenie, skrobanie od drzwi frontowych? Ty słyszysz, że ktoś się dobija? No. Do wejścia. No to odkładam książkę, bo przeczytałam to, co miałam i miałam iść ta zewnątrz, ale słyszę coś takiego, więc biorę swoją parasolkę i tak podchodzę. Nie, no zostaw. Po czym drzwi otwierają się na oścież. I tak jak widać schody do góry, to widzisz na nich małą postać, która jeszcze przyżuwa kawałek metalowej części. Naprawdę ją zjadł. Bez kitu. Co jest za poczytalność? Dlatego te ząbki takie. Sześć. Po prostu. Sześć. Okej, okay, jest. Znaczy, to słuchaj, Błażej! Błażej jestem. Po czym zniknął? Okej. Okay. Czy on się porusza tylko w cienistych miejscach po prostu? Wiesz? Ej. Mogę na inteligencję, żeby się tego dowiedzieć? Tak by pasowało, nie musisz rzucać, widziałeś go tylko przy jednym. Ej, przywołaj go. Bo, a co jeżeli on zjadł, to było wszystko, co miał zrobić i to zużyłaś jednorazowo zaklęcie? Wyszedł z cienia obok ciebie. Czy mam jakiś limit życzeń wobec ciebie? Za duże prośby będą duże ofiary. Duże ofiary? O, a jakiej ofiary oczekujesz, żeby... Ale nie wiem, zależy, to będę miał ochotę na to. Za takie zjedzenie kłódki? To nie, to było dosyć pyszne. O, czyli jesz metal. Jem wszystko. Trzeba cię karmić, żebyś robił zadania, tak? Można tak powiedzieć. Czyli co, na przykład, jeżeli będziemy chcieli, żebyś kogoś okradł, to trzeba dać ci całego kurczaka? W ogóle nie zwrócił na ciebie uwagi. To są moi przyjaciele, to jest Filip, Anna... Nie, mnie tam nie ma, ja tylko wychodzę. Okej, to jest Filip, to jest Randall, moi przyjaciele, a tam w środku siedzi Anna, też przyjaciółka. Możesz odpowiadać też na ich pytania? Nie. Tylko na moje? Tak. Okej, okay, gdybym kazała ci coś ukraść, to zażądałbyś za to całego kurczaka na przykład? To zależy co? Gotówkę? Pieniądze. A ile? Nie wiem, $20. Dobra, idę. Nie, nie teraz! Gdybym kazała, stój! Gdybym... Ej, Błażej! Noga! Wracaj! Wychodzisz z baru. Co? Słyszysz Marię, która krzyczy do... cienia pod ścianą. Ej, Błażej, co? Chyba coś poszło nie tak. Nie, no słuchajcie. Czy wszystko w porządku? Przed chwilą widziałam niewysokiego, nagiego jegomościa, który zniknął. To Błażej. To był Błażej. To jest nowy towarzysz. Znaczy jej towarzysz. Mój gnom. Który właśnie poszedł kogoś okraść. Czyżby się udało? Co ma ukraść? On nie do końca słucha, co się do niego mówi. Nie, on słucha. Zapytałam teoretycznie, co by się stało, gdybym kazała mu ukraść dwie dychy. Ale i poleciał ukraść dwie dychy. Myśli raczej zero-jedynkowo, cokolwiek to znaczy. Okej. Okay. Błażej, wracaj tu! Ale musi wykonać zadanie, a przykład pewnie zje tylko dziecko, nie przejmuj się. Dziecko? Nie wiesz tego. A może dziecko chyba nie będzie z tym. Mówiliśmy o kurczaku. Mamy gnoma, czy możemy pójść po twój karabin? Możemy. I dopiero, ale aczkolwiek możemy, ile zajmie droga do niego po karabin? I gdzie on mieszka, daleko? No około godziny jest buta, byście bo pół godziny jest drogi stąd. Dobra, pojedźmy, zamówmy taryfę. I taryfą pojedziemy? No dobra, okej. W tym przypadku tak. Taryfa po broń i taryfa na Wellington? Tak. O mój Boże, możecie poczekać aż Błażej wróci. Tak, poczekam aż wróci Błażej. Nie wiem czy zwróciłaś uwagę, ale twój Błażej wyłazi z cienia, więc sądzę, że obojętnie mu jest gdzie. Co, gdzie? Nawet gdzie jesteś? Cień. No ale ja chcę wiedzieć, gdzie on jest. A. Ale jak się pojawi, to będziesz widziała, na pewno ci wszystko opowie. A jak przeraża mnie Anny. Ja czekam. Anna spojrzenie. Tak, Anno. Słuchamy cię. Mogę wam opowiedzieć po wozie, więc pójdę go wezwać. Ale na ile jesteście zaznajomieni z historią w taksówce? Jestem, oczywiście jestem całkiem nieźle. Szwaczki?
Nie, no ile jest psychologię. Tak, ja? Ja mam całkiem niezłą historię, żeby nie było. Znaczy wiesz, ja już wszystkich zdiagnozowałam, tak? Wariaty. On łuka jak nie wiem. Wait, what? Chwila, nie, bo czekaj, muszę rzucić. To... Ja znam się na historii, okultyzmie, narcyzm, książkę. Fajnie, masz zobaczkę. Shell shock, obniżenie empatii. Czekaj, co? Najwidoczniej mamy nowe przełóżki. Nie wiem, coś nowego. No, rzucałam na psychologię. Bo ja mam 50 na psychologię, rzuciłam 58, ale bym chciała sobie zbić. Nie, bo... wiesz, w sumie jest ciemno. Przed chwilą widziałaś małego gnoma, czytasz o wiedźmach. Więc opowiadaj. No. No dobrze, to ktoś woła nam taksówka, ja będę czytać. Ponieważ nie wiem, na ile znacie historię Salem, ale jest to jedna z najbardziej istotnych historii, jeżeli chodzi o czarownictwo w Stanach Zjednoczonych, szczególnie w północnej części. I teraz historia czarownic Salem jest jednym z najbardziej znanych przypadków prześladowań kobiet podejrzewanych o praktyki czarnej magii. W XVII wieku w mieście Salem, w stanie Massachusetts, grupa kobiet została oskarżona o czary, a władze rozpoczęły przeciwko nim procesy sądowe. Ile? Czy wy wiecie, że najmłodszą ofiarą była 9-letnia Betty Paris i 11-letnia Abigail Williams, a oprócz tego służąca, niewidoma kobieta, bardzo młoda Rose Mother? Rose. Okej, okay. Chwila. Pani doktor się zgubiła w połowie. Nie. Bo to jest skomplikowane. Wiem. Są ofiary wiedźm? 200 osób zostało oskarżonych o czary, a 20 zostało zabitych. Oskarżone młode, o czary. Tak, bo to były między innymi bardzo młode kobiety i takie, które były po prostu dziwne. A zaczęło się wszystko od tego, że dwie dziewczynki, właśnie Betty Paris i Abigail, traciły przytomność, miały napady spazmów, czyli taką zwykłą histerię nerwosę. Okay. No, niestety. Jak po co leżeć, jak można spalić? Może one chcą pomścić ofiary w Salem? Albo faktycznie nie są wiedźmami. Na pewno tam jest rana. Co jest ta? Na pewno tam jest rana, w sensie jeżeli faktycznie one żyją tak długo, albo nawet to są potomkinie, nawet jeżeli one sobie żyją w świecie swoich urojeń, jeżeli to są wściekłe. Właśnie przywołałam gnoma, myślę, że zaczynam wierzyć w tą całą... Ale nie w twoje szczury z rejami. No, twoje szczury z rejami są niesamowite. Jak spotkam tego szczura... Dotarliście do głównej ulicy. No. Gdzie jest Błażej? Nie mam, nie wróci. No przecież wysłałeś go po $20. Nie wysłałam go wcale! Tak, złapaliście taksówkę. Gdzie zawieść? Wskazuję miejsce. Randala. Ruszyliście. Tak jest. Niecałe 10 minut zajęło wam, gdy dotarliście do domu Randala. No super. Ciasne to tak. Czy w domu Randala jest czekolada? Nie, ale jest jego uprawniony karabin, którego non-stop zapominał. Tak. Patrz, Randall ma czekoladę w domu! Wspaniale, czekolada, bro! Rozgoście się, zapraszam serdecznie. Nawet książka się znajdzie. Książki. Tak. Tak, ma kilka książek. Tortury XVIII wieku. Przetrząsam biblioteczkę, czy nie wiem co tam. Jakie masz książki? Wyciąganie informacji z ludzi. Czyli 15-wieczne tortury? Tak. Ogrodnictwo dla obłąkanych. Czy szopy... Nie, czy szczury z głowami istnieją? W studium przypadku... Przepraszam, czy to są książki, czy to jest historia wyszukiwarki? Historia wyszukiwarki. Zabierasz swój karabin. Tak. Po krowcu. To kawał... Kiwery, nie da rady go ukryć pod płaszczem. Sprawdzą, czy nikt przy nim nie grzebał jeszcze. Nie, jest zakonserwowany. Dobrze, idealnie. Dobrze, nie jest wyczyszczony ze smaru? Ja się tym razem nie. Ja się rozglądam po tej ciekawej rezydencji, co ja widzę? Właśnie, co tam ma? Łóżko, krzesło, stół. Czy są takie spartańskie warunki? Spartańskie, no. Czy mogę wyciągnąć jakieś wnioski z tego? Używasz psychoanalizy? Straszne. Możesz. Czy ma zasłonięte okna? Masz zasłonięte okna? 14 na 50. To jest na pewno ktoś minimalistycznie podchodzący do wszystkiego. Pragmatyzm przede wszystkim i raczej zero przywiązania do miejsc, przedmiotów. On trzymasz ubrania, jak stoi, trzymasz wszystkie swoje ubrania w torbie? No, część tak. Właśnie czego, gdy musiał uciekać. Interesujące. Randall. Ciekawe. Siedzę na wylatanym krześle z jedną książką na kolanach, wąchając drugą. Gdy nagle z cienia wypada twój gnom. No. Mieli coś w buzi. O mój Boże! I masz wrażenie, że jest to albo czerwona farba, albo krew. Jeszcze mieli jakiś kawałek materiału, spodni albo koszuli. I
i ma w ręku faktycznie $20. Zjadł dziecko, jak nic. Zjadłeś komuś dziecko, Błażej? Nie. Co zjadłeś? Oderwałem komuś kawał nogi. Okej. Okay. Czy ja mogę rzucić sobie na poczytalność? Masz coś do jedzenia temu? Jasne, w lodówce coś się znajdzie. Nadal się świetnie bawi, apparently. Ja nie. Znajdę coś w lodówce. 80, nie zdałem. K3 punkty poczytalności. 1. Wyciągam to się usuwa, nie? Z lodówki od Randala kawałek bekonu i mówię do Błażeja, że to jest ofiara i w zamian za to wymagam, żeby nie żarł żadnego z moich przyjaciół i nigdy nie robił im krzywdy. Spogląda na każdego z was, trochę się oblizuje. Błażej, patrz na mnie. I bekon jest dla ciebie. Skoczył tak wysoko, że ledwo udało ci puścić ten bekon, a miałeś wrażenie, że no zabrał ci kawałek palców z nim. Okej. Okay. Zżarł go błyskawicznie. Super ten Błażej. I szybko rzucił się. Chciałam chronić. Co zrobił? Wrócił do cienia. Okej. Okay. Czy chcecie wykorzystać teraz pomoc Błażeja, żeby się dowiedzieć, co się dzieje przy tej ulicy? Może przy niej będziemy. A może on zje wiedźmy. Będzie łatwiej. Fajnie było kogoś wysłać na przeszpiegi. Błażej, potrafisz szpiegować? Słyszysz z cienia, bo nie widać go. Ta. No, elegancko. Mamy karabin, lecimy. Dobra, Błażej, to jest a jaka będzie ofiara za to, co będziemy musiał zrobić? Stanów się dwa razy. Zanim mu dasz rozkaz. Kupimy po drodze trochę kurczaków, dobra? W nocy. Tak, dostaniesz swoją zapłatę później. Nie żryj nikogo po drodze. Okej, okay. Błażej, udaj się proszę na Wellington Street 23, sprawdź kto tam jest, co robi i czy jest tam niebezpiecznie. Ruszam i zniknął. Ciekawe, nie wiem jak was, ale mnie strasznie ciekawi, co on rozumie przez niebezpieczne. No nie wiem, opisze nam co robią, no więc... Nie, mydło. Pytanie, co teraz je? Pojawił się na szafce i mówi, to będzie wymagało dużej ofiary. Okay. Dlaczego? Masz sąsiadu? Co masz na myśli? A! Mojej dłoni. Co? Mojej dłoni? Mojej dłoni? W sensie chcesz, żebym za ciebie wyszła, czy... Nie, chcę ją zeżreć. Nie możesz mnie żreć. Mogę. Zajdź do sąsiadów. Nie. Czy to jest ten moment, kiedy ja po prostu... To miejsce wymaga specyficznych umiejętności, jest dobrze chronione. Aha, jeżdżą magią i żebym tam wszedł, musisz zapłacić. Okej, okay, no to nie. To na razie nie. Ta znika. Słuchajcie, zaufajcie. Kurwa, prawie mi, przepraszam, prawie mi rękę zjadł. Tak. Rzucam za poczytalność. Zaufajcie to mi, to jest ten moment, akurat. Zaufajcie mi, proszę. Zaufajcie mi, proszę i pozwólcie mi jutro za dnia tam pójść. Proszę. Będziecie mogli być za rogiem, jak ale tak bardzo potrzebujecie. Słyszałaś, ale słyszałaś wyraźnie, to? Co powiedział nasz mały przyjaciel Błażej. Nie, to nie dotyczy. Błażej ci mówię. Magia cię nie dotyczy, jest zabezpieczona magią, nie wejdziesz tam. Nie, znaczy, nie. Wejść, wejdziemy. Wszyscy. Chodzi o to, że nie możemy spenetrować tego za pomocą rzeczy nadprzyrodzonych jak Błażej. Nie. Może chodzi o to, że wejdziesz, ale nie wyjdziesz. Nie wiemy, może, co to znaczy. Może ten sklep. Budynek jest zabezpieczony, no, tak jak była tam ta chata zabezpieczona. No, rozumiesz? Bo my byliśmy w takiej chacie, która miała na sobie symbole zabezpieczające, żeby ten potwór, który w niej był, nie wylazł. Albo tak. Nic nie wlazł do środka, rozumiem, co jest niebezpieczne. Ale ja chcę porozmawiać z właścicielką sklepu tak, jakbym... Ale ona nie wie o tobie w sumie. No właśnie! Ale my mamy kielich. No, ale to dlatego wy ze mną nie idziecie. Ale to wtedy... To jest tak trudne do zrozumienia w tym koncepcie. Że chcesz się rozdzielić. Nie, możecie, nie wiem, nawet nie mieć na sznurku, kurczę. A możemy wejść do środka, udawać, że chcemy coś kupić? Co? Od niej? No. Tak, możemy, ale ja proponuję, żeby to była osoba, która na razie ma bardzo nikłe z wami powiązanie. Ale oni nas nie znają. A zaraz będzie miało żadne, ponieważ tracę cierpliwość. Ale nikt nas nie zna. Jak na psychiatrę jesteś bardzo nerwowa. Ale nikt nas to nie prawda. Zna. Miałaś ciężkie dzieciństwo? Żartowałam. Ej, dobra, to może zjemy sobie po bekonie i... Takie żarty to mechanizm obronny. Właśnie, późno jest, tak? Tak. Czy niedobrze byłoby, gdybyśmy spali w miejscach, gdzie żyjemy, bo się rozdzielimy? Dla mnie możecie tutaj zostać, nie ma problemu, podłogi jest kawałek i łóżko dla pań.
pójdziemy w ciągu dnia. Będzie lepiej, bezpieczniej. Boże, ja nie będę pewnie. No. Ale Boże, i tak tam nie wejdziemy z twojej ręki. Jak już tam wejdę, to będzie mi wszystko jedno. Chodziło o to, żeby on zbadał grunt. Ale on nie wejdzie tam, nawet jak będzie w środku. No. No to nie wiem, po co mi to było. No jak to co? Masz 20 dolarów. Wow. Tak, masz 20 dolarów. Dopiszę sobie do ekwipunku. Tak, wpisz sobie. Ale to, żeby. To, on też tam był po to, żeby potwierdzić wasze intuicje. Tak, jeżeli mamy do czynienia z istotą magiczną, mamy do czynienia prawdopodobnie z czarownicami, albo potomkiniami czarownic, albo jednym i drugim naraz. A co jeżeli? To mamy stuprocentową pewność, że mamy faktycznie do czynienia z istotami nadprzyrodzonymi. Czyli co? Norlean? Nie. Możemy wypędzić jedną. Nie, nie, nie. To ty mówisz o klątwie. W sensie... Mabel Pepin chyba nie żyje. My przywołujemy jej ducha, który zastrzewa ludzi. I musimy odpędzić tego ducha. To jest ducho wiedźma. W sensie dobra, to jest coś poza są materiałem. Dwie opcje. Jedna jest przywołujemy i odpędzamy. Druga jest twoja, że idziemy tam w ciągu dnia i... Dokonujemy pewnego śledztwa, bo pytanie, tak. Co tak naprawdę chcemy osiągnąć. Bo, no bo z drugiej strony no masz rację, a może to jest miejsce zabezpieczone, ale to miejsce jest nie tym samym miejscem, co te wiedźmy mieszkają. Bo nie wiemy, gdzie one mieszkają. Nie wiemy, gdzie one mieszkają, wiemy, gdzie się prawdopodobnie spotykają, albo przynajmniej gdzie gromadzą swoje artefakty. Pytanie, czy nie są to... Na Wellington Street. Pytanie, czy tam nie mieszkają fanatycy, którzy zbierają takie lichy i wykorzystują wiedźmy. Dobra, okej. Okay. Musimy podjąć decyzję. Tak. Idziemy tam jutro, czy... To drugie. Wypędzamy. Jedną. Ja bym poszedł jednak najpierw do sklepu i może sprawdził, czy nie można tam kupić luster przy okazji. Do sklepu? Ja mogę iść tam tak na dobrą sprawę pod pretekstem jakiegoś rytuału, który o, znam. O właśnie, albo... kup rzeczy do rytuału do wypędzenia Mabel. A jakie to są rzeczy? Lustro? Dwa lustra. Czy one mają gdzieś specjalnie duże? No, tak metr. Słuch? Czy nie? Co? Wsypało się krąg z czegoś, nie? No. Czy nie? Tak, tak, już mówię, to zapisane wyraźnie. Czyli ty pamiętasz? Ja pamiętam, że są potrzebne dwa lustra, nie ma napisane jakie dokładnie. Pomiędzy nimi jest potrzebna nić. Jaka nić? Obojętnie jaka, do dziergania. Dosłownie jest nić. Ale jest czerwona? Obojętnie jaka. Nie, nie jest. Nasączona krwią. Dookoła potrzebne są świece. I potrzebujemy też igłę i nitkę do zaszywania samych siebie. I potrzebujemy alkoholu. To może... No bo osoba, która będzie się zaszywać, to już gdyby tu polewała się znieczuliła czy coś. Po alkoholu raczej będzie język taki... Będzie wesoło. A szczególnie z nitką i igłą wbijaną w rękę. Mówię o tym, żeby nalać. No nie wiem, nie jestem lekarzem. Chyba tak się robi, jak się coś oczyszcza, nie? Odkażanie jest wskazane, ale to nowy trend. Serio? Słuchajcie, my robimy coś nietypowego, więc to już będzie alkohol dla nas ewentualnie. Prześpimy się, może niech jeden z nas... wyciągnął skądś alkohol. O, no tak. Wyciągnął nie wiadomo skąd zestaw śpiworów wojskowych. Miło. Na tamte czasy kotów wojskowych bardziej. Tak, bardzo. Dokładnie, proszę. Postanowiliście wypić przed snem. Z niejasnych przyczyn albo bardzo oczywistych woleliście nie gasić światła, by liczba cieni w pomieszczeniu była jak najmniejsza. Polej Błażejowi też. No okej, polewam Błażejowi. Tylko jak mi kubek zerze. Jest jedno cieniste miejsce. A postawię tam w tym cienistym miejscu. I poszliście spać. Tak jest. A co dalej zobaczymy w następnym odcinku. Dzięki, że jesteście z nami. Pamiętajcie, żeby dać nam łapkę w górę, suba i postawić nam kawę, bo o drugiej w nocy się już trochę ciężko nagrywa. To jest jedyny czas w naszych kalendarzach. Dzięki. Pa. Pa.